Eusebiusz urodził się w szlachetnej rodzinie na Sardynii koło roku 283. Gdy był jeszcze dzieckiem, matka wzięła go ze sobą do Rzymu. Tam otrzymał staranne chrześcijańskie wychowanie. Święty Sylwester, papież, wyświęcił go na lektora. Później Eusebiusz udał się do Vercelli w Piemoncie, gdzie około roku 340 został mianowany biskupem. Był pierwszym biskupem w kościele zachodnim, który połączył życie kapłanów świeckich z życiem zakonnym. Tworzył wspólnoty księży, antycypując niejako późniejsze doświadczenie zakonu kanoników regularnych. Osiągnął duże sukcesy w pracy nad duchową odnową kleru. Był energicznym obrońcą wiary chrześcijańskiej przed zakusami arianizmu. Na proariańskim synodzie w Mediolanie w roku 355 odmówił stanowczo potępienia świętego Atanazego, największego w tym czasie znawcy problemów wiary. W konsekwencji cesarz Konstancjusz II wygnał go do Scytopolis w Palestynie. Tutaj Eusebiusz doznał z powodu swej wiary wielkich cierpień z rąk Arian. Następnie zesłano go do Kapadocji, a w jakiś czas później do Egiptu. Uzyskawszy wolność po śmierci cesarza Konstancjusza w roku 361, Eusebiusz zatrzymał się w Aleksandrii, gdzie spotkał świętego Atanazego. Odbył również wiele podróży do innych krajów wschodu, umacniając w ludziach wiarę. Po powrocie do Vercelli zetknął się ze świętym Hilarym z Poitiers, który tak samo jak on był biskupem na wygnaniu. Obydwaj zwalczali gorliwie Auxentiusza, ariańskiego biskupa Mediolanu. Eusebiusz zmarł w opinii świętości 1 sierpnia 371 roku. Panie, pomóż nam naśladować wytrwałość świętego Eusebiusza, Twojego biskupa, który wyznawał boskość Twojego Syna, abyśmy umacniając się w naszej wierze, której święty Eusebiusz nauczał, wzięli udział w życiu Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.